Sytuacja jest wyjątkowa. Proszę Państwa, dzisiaj stajemy przed Państwem z naszym kandydatem na urząd prezydenta, panem ministrem Andrzejem Dudą. Stajemy w gronie parlamentarzystów zachodniopomorskich. Chociaż jak pewno już ta informacja do Państwa dotarła, za kilka godzin w Grudzie Śląskiej na Śląsku rozpocznie się posiedzenie klubu parlamentarnego z udziałem pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Teraz, co my dzisiaj robimy tutaj w Śląsku? Otóż proszę Państwa, to jest, tak jak powiedziałem, sytuacja nie tyle ekstraordynaryjna, ale wręcz tragiczna. Tragiczna, jeżeli chodzi dzisiaj o nasze bezpieczeństwo energetyczne. O to bezpieczeństwo, które w dużej mierze oparte jest o polski węgiel i stąd obecność klubu parlamentarnego na Śląsku. Państwo wiecie o tych pomysłach tak zwanej restrukturyzacji rozumianej jako de facto likwidacji. Na początek czterech kopalni węglowej, a docelowo, jak sądzimy, kolejnych kopalń. I bezpieczeństwo energetyczne, które powinno być oparte o gaz. Gaz dostarczany nie ze strony rosyjskiej przez Gazprom, ale gaz, który miał już od 2012 roku płynąć stąd, właśnie ze Świnoujścia, poprzez gazoport. I proszę Państwa, ta nasza decyzja o tym, żeby dzisiaj przyjechać tutaj do Świnoujścia i za Państwa pośrednictwem zwrócić się do rządu pani premier Kopacz, właśnie wiąże się z tym chaosem i bałaganem, jaki ma miejsce na budowie budowanego gazoportu. My jadąc tutaj do Państwa, pojechaliśmy na teren budowy, oczywiście na teren budowy nas nie wpuszczono, no, pan minister Duda miał możliwość zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, o czym pewnie Państwu za chwilę opowie, ale skłoniła nas do tej wizyty dzisiaj tutaj w Świnoujściu również jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz. Otóż Mała Litwa przed kilkoma dosłownie dniami, tuż po Nowym Roku, oddała gazoport o charakterystycznej nazwie, nazwie niepodległość. Okazało się, że Mała Litwa może. Tam, na tej budowie tego pływającego gazoportu w Kłajpedzie, był obecny tutaj pan minister Grubarczyk wspólnie z panem ministrem Naimskim. Również pan minister Grubarczyk Państwu o tym opowie i przekażę Państwu materiały z tej wizyty właśnie w Kłajpedzie. Proszę Państwa, chcemy, żeby dzisiaj ze Świnoujścia popłynął ten nasz głos. Głos przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, głos do polskiego rządu, do polskiej pani premier, która tak jak Donald Tusk przed eurowyborami w czerwcu 2014 roku obiecał górnikom, że żadne kopalnie nie będą likwidowane, a dzisiaj jest decyzja o likwidacji czterech kopalń, tak samo pani premier Ewa Kopacz w tym podsumowaniu 100 dni swojego rządu obiecała nam, również tutaj mieszkańcom Świnoujścia, ale i całej Polski, że gazoport zostanie oddany w roku bieżącym już w lipcu. Otóż proszę Państwa, kaktus na ręce wyrośnie, niż ta kolejna obietnica pani premier Ewy Kopacz zostanie dotrzymana. Ale nie chodzi też, proszę Państwa, tylko i wyłącznie o takie czcze spory między politykami. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. My wielokrotnie składaliśmy deklarację wszelkiej pomocy, wsparciu, aby ta inwestycja doszła do skutku. Bardzo zasadnicze pytanie. Jest pytanie o podejście rządu Platformy i pani premier Kopacz, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego do kwestii polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Bo jeżeli z jednej strony mamy problem pod tytułem aneksja rosyjska na Ukrainę, wiemy doskonale o tym, co Rosja potrafi zrobić, wiemy doskonale o tym, że potrafi stosować szantaż gazowy. Między innymi przed tym miał Polskę zabezpieczać terminal gazowy, który jest budowany tutaj w Świnoujściu. Powinien on dawno być gotowy. Pierwsze plany, tak jak powiedział przed chwilą pan minister Marek Grubarczyk, zakładały 2012 rok. Potem mieliśmy kolejne opóźnienia. Co słyszymy dziś? Dziś słyszymy, pani premier mówi, no lipiec 2015 roku, pan minister Kowalczyk mówi, no jesień 2015 roku, wcześniej nie jest potrzebny, nie ma potrzeby, żeby był gotowy, ale na taśmach prawdy Platformy słyszeliśmy z ust pan byłego ministra Parafianowicza, że może 2017 rok cała inwestycja będzie gotowa. I w związku z tym jasne pytanie, chcielibyśmy usłyszeć termin, prawdziwy, rzetelny, uczciwy termin zakończenia budowy gazoportu po to, żeby polskie bezpieczeństwo energetyczne było podwyższone, po to, żebyśmy wreszcie mieli możliwość tej tak zwanej dywersyfikacji dostaw gazu. I to jest
jedna strona, bo inwestycja się opóźnia. Widać, proszę Państwa, kiedy patrzy się na tą budowę, że to jest wszystko jeszcze rozgrzebane, że do stanu jakiejkolwiek gotowości jest tam jeszcze daleko i nie ma wątpliwości, że to wszystko się bardzo znacząco opóźnia i kiedy widzimy tą inwestycję, to faktycznie ten termin 15 lipca absolutnie nie wydaje się realny. Szkoda, że przynajmniej tak to wygląda, że pani premier Kopacz nie była po prostu, żeby zobaczyć tą inwestycję, zanim ogłosiła ten termin, nie widziała jej, w związku z czym nawet nie była w stanie wyobraźnią ogarnąć, czy dokończenie jej w tym terminie jest możliwe, czy też nie. W związku z czym chcemy poważnego, uczciwego terminu, chcemy dokończenia tego gazoportu, bo czas najwyższy na to, żeby pod tym względem polskie bezpieczeństwo energetyczne było zabezpieczone. Oczekujemy poważnych deklaracji, oczekujemy poważnych, rzetelnych i uczciwych działań, zakończenia wreszcie ślimaczącej się inwestycji gazoportu i poważnego podejścia do polskich spraw. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, pan minister Andrzej Duda, koledzy parlamentarzyści, pan poseł Leszek Dobrzyński, pan poseł Michał Jan, oczywiście pan minister Grubarczyk, są do Państwa. Ja Polska, panie pośle, dlaczego? Panowie posłowie, dlaczego uważacie, że to, co zobaczyliście dzisiaj z zewnątrz, że to wskazuje, że ta inwestycja nie ma szans zakończyć się w lipcu? Jakie przesłanki ku temu wskazują? Wystarczy spojrzeć na ten plac budowy. No to jest po prostu plac budowy, wie pan. To jest bardzo poważna inwestycja, wymagająca także całego szeregu prób. Zarówno jeżeli chodzi o same instalacje gazowe, jak i o systemy elektroniczne. Jeżeli budowa robi wrażenie rozgrzebanej, a tak to wygląda z zewnątrz, to proszę mi powiedzieć, jak tak poważna inwestycja, która ma tak daleko idące zaawansowanie technologiczne, może zostać dokończona w ciągu 6 miesięcy. Ja osobiście sobie tego nie wyobrażam i kompletnie tego nie widzę. Dziś z przykrością trzeba stwierdzić, że tam nawet nie ma porządnych ogrodzeń. Panie redaktorze, ja tylko dopowiem. Co pan minister Duda, w sposób jak gdyby oczywisty, mogliśmy dokonać takiej tylko i wyłącznie zewnętrznej, spoza terenu budowy, no trudno nazwać inspekcji, wizji lokalnej. Ale proszę Państwa, pierwszy element to jest kwestia cały czas toczących się negocjacji Safeway z włoskim wykonawcą, który niejednokrotnie dał dowody po upadku hydrobudowy, dał dowody, że twardo gra o swoje interesy, plus jeszcze, niestety, trzeba to sobie też uczciwie powiedzieć, jego powiązania z rosyjskim Gazpromem. Myśmy przed tym przestrzegali. Przestrzegał przed tym pan minister Grubarczyk, przestrzegał pan minister Najmowski. I tutaj rzecz idzie o miliony euro. Oczywiście cały czas słyszymy, że w tle jest słuszna i mająca pełne nasze poparcie koncepcja do budowy trzeciego zbiornika. Tutaj pełna zgoda. Pytanie tylko, czy tym wykonawcą powinien być Safeway, który dał już dowody wielokrotnie, że te terminy są przesuwane. A w końcu, panie redaktorze, mówiłem o tym tutaj przed bodajże 2 laty, po raz pierwszy, tu w Świnoujściu. To są informacje, które otrzymujemy nieformalnie jako parlamentarzyści od podwykonawców. I to przy okazji upadku hydrobudowy pojawiło się po raz pierwszy. Panie redaktorze, wygląda to w sposób następujący, przekażę Państwu obrazowo. Otóż jest harmonogram prac, jest firma, która zajmuje się podwykonawstwem, dajmy na to kładzeniem kabli elektrycznych. I ona zgodnie z tym harmonogramem, żeby tego kontraktu nie stracić, pojawia się na placu budowy. I co się okazuje? Że ten zakres robót, który ta firma ma wykonać, będzie możliwy w najlepszym wypadku za kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Dlaczego? Że pozostała firma, pozostały podwykonawca nie przygotował tego zakresu robót. Więc mówienie tutaj o lipcu 2015 roku. I mało tego, przecież parę tygodni temu mieliśmy do czynienia ze swojego rodzaju strajkiem. Nie tyle włoskim strajkiem, ale po prostu strajkiem polegającym na tym, że podwykonawcy, którzy nie otrzymywali pieniędzy, po prostu nie pojawili się na placu budowy, wymuszając od głównego inwestora dokonania zapłaty. Więc panie redaktorze, to nie jest też tak, że my sobie parlamentarzyści przyjechaliśmy, stanęliśmy tam na lekkim zgłosieniu, popatrzyliśmy, a skoro jest bałagan, to tej budowy nie będzie. Te informacje otrzymujemy. Jest poza tym cały czas był prowadzony też nasz parlamentarny taki monitoring polegający na, z naszej inicjatywy została informacja rządu skierowana do parlamentu na temat sytuacji na placu budowy gazoportu. Przecież my podnosiliśmy, że kwestie nominacji szefa spółki polskiej LNG były to nominacje czysto koleżeńskie, a nie merytoryczne.
poczynając od pana Rabciaka, a później pana Rafała Węgrzyńskiego. Ta zmiana na stanowisku, najważniejsza spółka celowa powołana do najważniejszej z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, a tam roszady personalne, jak zmienia się minister czy wiceminister, to zmienia się prezes spółki polskiej LNG. No to jest obraz, z którym mamy dzisiaj do czynienia. To nie jest nasze takie czarnowictwo, bo proszę pana i szanowni państwo, przecież przyszliśmy z tego miejsca, tu ze Świnoujścia, czy w czerwcu, w kwietniu 2014 roku spod gazoportu, mówił o tym sam pan premier Jarosław Kaczyński. No to co wtedy słyszeliśmy? No przyjechały, prawda, pisiory i tutaj straszą, wszystko będzie w należytym porządku, gazoport będzie oddany w styczniu 2015 roku gazoport będzie oddany. No. Bogu dzięki, mamy styczeń 2015 roku, a jak wygląda sytuacja na gazoporcie, mówił o tym pan minister. Chcielibyśmy sobie z punktu widzenia właśnie interesu naszego państwa, państwa polskiego, żeby ten gazoport był gotowy w terminie, który wcześniej określiła sama Platforma Obywatelska, czyli jeszcze w zeszłym roku, no, ale nie był gotowy. Mamy styczeń 2015 roku, nie jest gotowy. Pani premier Kopacz mówi lipiec 2015, pan minister Kowalczyk mówi jesień 2015, nie ma potrzeby się spieszyć. A na taśmach słyszeliśmy pana byłego ministra Parafianowicza, który mówi 2017 rok. My chcemy poważnego podejścia do tej sprawy. My chcemy terminu i chcemy zakończenia inwestycji. Dlatego, że to jest Polsce i Polakom potrzebne. Dla bezpieczeństwa energetycznego, dla naszej pewności dostaw gazu, dla polskiego przemysłu i dla mieszkańców naszego kraju.